Krakowi przedstawiać wręcz nie wypada i nie godzi się. Jerzy Trela. Wacław Krupiński. Dziękuję bardzo. Będę miał zaszczyt i przyjemność z Jerzym Trelą i z Państwa obecności, z Państwa udziałem poprowadzić ten wieczór w ramach cyklu Kod Mistrzów. A skoro o mistrzu mowa w tytule tego cyklu, to chciałem zacząć nasze spotkanie. Pan profesor zechce usiąść. To chciałem zacząć to spotkanie od oczywistego w tym momencie pytania. Czujesz się mistrzem? Szczególnie na dworcu centralnym w Warszawie. Bo często bywam w Warszawie, często tam gościnnie gram i od lat jeżdżę do Warszawy i na dworcu w Warszawie miejscowi menele mówią do mnie czasem, często zresztą, mistrzu daj 2 złote. Mistrzu daj 2 złote. Ale powiedziałem im, że będą dostawać 5 i jak się nauczą mówić mistrzu. I strasznie się zżymałem na to, jak mi mówili mistrzu. Ale jak dostałem tytuł mistrza mowy polskiej, to wyraziłem zgodę i powiedziałem im, że od dzisiaj możecie mi mówić mistrzu. I 2 nauczyło się. Mówi mistrzu. Dostają po 5 złotych. A reszta po 2. Już się boję, że zarobiłem 2 złote dzisiaj tylko, ale trudno. Mistrzu Jerzy profesorze. Mówię świadomie profesorze, nie tylko dlatego, że jesteś profesorem, jak to się mówi, belwederskim, ale dlatego, że przez całe lata, ja to pamiętam z czasów młodości, zwłaszcza w odniesieniu do sztuki, mówiło się o tym, że najcenniejszą relacją pozwalającą kształcić przyszłych artystów, to jest właśnie ta relacja mistrz-uczeń. Ty masz za sobą wiele lat pracy pedagogicznej. Chcę od takiego pytania rozpocząć tę rozmowę. Czy podzielisz tę opinię, którą się coraz częściej spotyka, że teraz młode pokolenia, nie tylko w szkole teatralnej, generalnie jakby mniej odczuwają potrzebę obcowania z mistrzami? No cóż ja na to poradzę? Wydaje mi się, że w pewnych zawodach też to zanika. Dawniej pamiętam zakłady szewskie, krawieckie, gdzie był mistrz, czeladnik, a teraz coraz mniej tych zakładów, nie ma takich, jak robiliśmy kiedyś szewców. Na samym początku, jak przyszedłem do Starego Teatru, to chodziliśmy uczyć się szewstwa na ulicę Floriańską do mistrza szewskiego. No ale teraz już nie ma tego mistrza tam, nie ma już zakładu szewskiego. I wydaje mi się, że to powolutku, nie wiem, czy to jest sprawa też i postępującej technologii, rozwoju cywilizacji, internetu, że w pewnym momencie od jakiegoś czasu takim autorytetem dla młodego pokolenia najważniejszym, czy jak ty to nazwałeś, mistrzem, staje się internet. I tam młodzi ludzie szukają często, z czym się spotykam, czego, na co mam zresztą dowody, szukają jakiegoś oparcia. I jeśli o mnie idzie, to jeszcze moje pokolenie, mówię o swojej młodości, no to bardzo sobie ceniło mistrzów. Mieliśmy swoich mistrzów, z których czasem gdzieś tam na boczku się podśmiewaliśmy, ale ich szanowaliśmy. Wydaje mi się, że teraz często ten bunt
czy może też lęk powoduje to, że młodzi ludzie może się wstydzą tego, może się boją, może nie chcą, nie wiem, nie potrafię tego zrozumieć, ale jakby coraz mniej potrzebują mistrzów. Nawet zdarzają się takie przypadki, jak w jednym z teatrów warszawskich, gdzie nastała nowa dyrekcja parę lat temu. Nie wiem, czy o tym słyszałeś. No, a zresztą mogę mówić głośno, w Teatrze Powszechnym jeszcze przed Glińskim pojawiły się napisy bardzo obraźliwe. Przyszli młodzi ludzie do teatru, bardzo obraźliwe na temat Hibnera, który stworzył ten teatr, na temat starych, którzy mają tam, no nie będę tu używał niecenzuralnych słów. Było to bardzo, bardzo przykre, ale też jakimś takim znakiem czasu, niebezpiecznym znakiem czasu. I myślę, że młodzi ludzie powinni korzystać z tego, co dobre z tradycji, co jeszcze jest w tym pokoleniu starszym dobrego, czym to pokolenie starsze może się podzielić z tymi młodymi, a resztę odrzucać. To, co im nie odpowiada, odrzucać. Natomiast z pewnych zasad korzystać. I to byłoby tyle na początek. A powiedz z tych kolejnych pokoleń twoich wychowanków w krakowskiej szkole teatralnej, z których jako belfer jesteś najbardziej dumny? Którzy ci potem swoimi krokami zawodowymi przysporzyli najwięcej satysfakcji, radości? Dumny jestem ze wszystkich. Radości przysporzyli mi wszyscy. Natomiast nie chciałbym wymieniać tu nazwisk, żeby nie zrobić przykrości niektórym, może niedocenionym, bo jest wiele talentów wśród młodych ludzi, którzy nie mogą się w tej chwili przebić, mają wielkie trudności w angażach do teatrów, nie mają, muszą się upokarzać gdzieś tam na jakichś castingach do tych telenowel, bo cóż biedni mają zrobić, coś muszą robić, muszą pracować. Ale nie zawsze robią to, co chcieliby robić. Często muszą te ideały, w które wierzyli, gdzieś odsuwać na drugi plan, żeby istnieć po prostu, żeby przetrwać. Często się zdarza, że niektórzy rezygnują z zawodu, zajmują się czym innym. Ale mam takich uczniów swoich, którzy wspaniale się znaleźli w innych miejscach, na przykład Babiarz, który jest sprawozdawcą sportowym, jest po szkole teatralnej, Misztal, który jest speakerem telewizyjnym, Cebula, który jest dziennikarzem w TVN24. I to są ludzie, którzy się naprawdę sprawdzili. Czy Piotr Borowiec, którego Państwo, jeżeli oglądacie filmy, słyszycie zawsze w większości przypadków, czytał Piotr Borowiec. Który się wyspecjalizował w tym zawodzie. Także, że jest to zawód pokrewny, to co oni robią, pokrewny temu, do czego się przygotowywali, do czego między innymi gdzieś w jakiś sposób ja próbowałem ich też przygotować, też w jakiś sposób rozbudzać ich wrażliwość, ich wiarę w sens teatru, ale nie zawsze mają, nie jest im łatwo, jest im ciężko i stąd też potrafię zrozumieć częsty ich bunt wynikający z tej niemożności znalezienia sobie swojego miejsca w czy w teatrze, czy w filmie, czy w telewizji, w każdym razie w zawodzie, w tym, co sobie wybrali.
A czy jestem dumny? Owszem, z niektórych jestem bardzo dumny, ale nie chciałbym robić przykrości nikomu, bo przecież ci ludzie mi zawierzyli, ci ludzie mi wierzyli w szkole teatralnej. I nie chciałbym wyróżniać, z kogo jestem najbardziej dumny. To w tej sytuacji... Zewyk Kasprzyk, o. No jeszcze wymieniałbym tu parę nazwisk. No to wymień w tak kameralnym gronie, przecież nikomu Fudalej, nie... Beata Fudalej. O, Dorota Segda. Jak miała na imię, jak ma na imię Arciuk? Państwo mi podpowiedzą. Bo... Jak? Tamara Arciuk. I wielu jest w Krakowie moich studentów, z których jestem dumny. Patrzę, jak sobie dają radę. Jest... O, Gierszał też był moim studentem. Jeden i drugi, i tatuś, i syn. Tata wyreżyserował teraz w Teatrze Stu spektakl, bo był w Niemczech przez długi okres czasu i przyjechał do Polski i wyreżyserował tu teraz spektakl ostatnio w Teatrze Stu. Firmę. To już cię nie pytam, bo jak jesteś taki taktowny i elegancki, jak zawsze zresztą, to cię już nie pytam o tych, którzy ewentualnie zawiedli twoje oczekiwania. Natomiast, żeby pozostać jeszcze, że tak powiem, w tych klimatach młodego aktora, który wchodzi w życie, to zdecydowanie zmieniło jeżeli, się, myślę, jedno. Jeżeli mogę ci wejść w słowo, to chciałbym powiedzieć, że może... Nie tyle oni zawiedli, co okoliczności zawiodły, okoliczności, w jakich przyszło im żyć po prostu. Do tego zmierzam, bo chciałem do tego dojść. Jak twoje pokolenie, te 40, jeszcze 30 lat temu, ludzie kończyli szkołę teatralną, to jednak głównie nastawiali się, że pójdą pracować w teatrze. I tak najczęściej wtedy było. Dzisiaj ci młodzi kończą i oni wiedzą, że do teatru właściwie... dostanie się może jedna, może dwie osoby, więc od razu kombinują, że najlepiej to serial, najlepiej telenowela, bo to ich jakoś ustawi na życie. Myślę, że to jest ten drugi stopień, to o czym ty mówisz. Jak już nie mają wyjścia. Kiedyś na festiwal szkół teatralnych do Łodzi przyjeżdżali dyrektorzy z całej Polski. Przyjeżdżali zobaczyć młode pokolenie, młodych studentów, przyjeżdżali, szukali. A teraz festiwal szkół teatralnych w Łodzi dyrektorzy z reguły omijają, poza nielicznymi dyrektorami, którzy tam zaglądają, dosłownie nielicznymi. Wczoraj miałem telefon od jednej ze studentek w imieniu grupy, którą się opiekowałem w szkole, bo grają teraz w Warszawie swój spektakl Agnieszki Glińskiej, zresztą u niej w teatrze studio Agnieszki Glińskiej, którą ja, grając u niej w spektaklu parę lat temu, namówiłem do takiej współpracy z moją grupą ze szkoły teatralnej. A później nawiązał z nią kontakt dziekan, pan Nawojczyk, i Agnieszka Glińska się trochę związała ze szkołą teatralną w Krakowie. I już drugi spektakl, który ja zrobiłem, Samobójcę ze studentami, był grany półtora miesiąca temu w Warszawie u niej. A teraz jest grany spektakl tej grupy, którą ja się opiekowałem, Dyplom, który zresztą ona robiła. I wczoraj mam telefon w imieniu całej grupy od jednej ze studentek, która dzwoni do mnie i prosi mnie, żebym ja wpłynął, jeżeli mogę, na któryś z dyrektorów, których znam, żeby skorzystali z zaproszenia, które oni im pozanosili osobiście. Agnieszka im dała
Agnieszka Glińska, pani Agnieszka Glińska dała im miejsca, zaproszenia i do 12 dyrektorów w Warszawie pozanosili osobiście te zaproszenia. Na pierwszym miejscu. Ja się pytam, a zapraszaliście jeszcze kogoś, reżyserów? Tak, reżyserów castingów, ale to już na drugim planie. Czyli jednak mimo wszystko cały czas mają nadzieję, że może jednak ten teatr, może teatr, jak się nie wyjdzie, teatr nie uda, no to wtedy będą szukać miejsca tam w tych kolejkach castingowych. Ale myślę, że jednak nie są pozbawieni ideałów. Nie chciałbym, ja uważam, że młodzież jest mimo wszystko, że jest inna, ale że jest naszym zwierciadłem, że jest taka, jacy my jesteśmy, jak ją wychowaliśmy. Tak, jak ją wychowaliśmy, to. Bo tak zacząłem się zastanawiać, przypominając sobie początki twojej wspaniałej kariery. Jesteś u początku drogi, dostałeś rolę w serialu Janosik, grasz Bacusia i równocześnie Swinarski chce cię obsadzić jako Konrada i jako Bacusia cię natychmiast ubijają w drugim odcinku, zostawiasz serial, idziesz, wracasz do Starego Teatru, no potem już wiemy co było. Wielki spektakl w reżyserii Konrada Swinarskiego. I tak się zastanawiałem się, czy dzisiaj młody aktor, gdyby miał rolę w serialu, który ma szansę zaistnieć na scenie i dać mu masową popularność, czy by tak dla nawet roli Konrada zostawił ten serial? Jak sądzisz? Trudno mi powiedzieć, ale myślę, że no sytuacja była taka, że Konrad Swinarski wtedy był wybitnym reżyserem, był wybitnym twórcą teatralnym. Brałem udział w filmie, dlatego że miałem czas. Miałem czas, bo to były wakacje. Brałem udział w filmie pod tytułem Janosik, no, serialu. To wtedy bo ludzie nie rozróżniają często telenoweli od serialu. Serial to jest zamknięta forma. Ma początek, ma koniec, aktor wie, co robi na początku, wie, co robi w środku, wie, co robi na końcu. W telenoweli nie wie. Dostaje tekst wieczorem albo czasem nawet rano przed zdjęciami no i tak to wygląda, jak wygląda. Trudno mi odpowiedzieć, ale myślę, że jednak gdyby komuś zaproponował wybitny reżyser, komuś, kto gra w serialu, zaczyna serial, no to miałby poważny dylemat, czy zrezygnować, czy nie. Ja tego dylematu nie miałem. Wiedziałem, że muszę. Wiedziałem, że muszę po prostu, że muszę coś zrobić, żeby dotrzeć do Krakowa na próby do Konrada Swinarskiego. Dlatego, że to było no, dla mnie bardzo ważne. Moja wiara w teatr by się zapaliła w gruzy, jak ja bym nie dołożył wszelkich starań. Mogli mnie nie zwolnić z tego serialu, bo miałem umowę podpisaną. Ale tak się składało, że gdzieś tam już mówiłem o tym, czy w jakimś wywiadzie, ale może Państwu powtórzę, bo nie wszyscy Państwo znacie, bo to wszystko dosyć śmiesznie wyglądało. Przyjechał Wiktor Sadecki swoją zastawą, która stała tu na Rajskiej blisko. Zawsze cały rok stała ta zastawka mała, taka, to była zastawa 750. Taka mała zastawa, samochód zastawa. I raz w roku pan Wiktor Sadecki, wybitny, wspaniały aktor, przepiękny pan, raz w roku Wiktor Sadecki jechał samochodem na wakacje do Tylmanowej. Ale w związku z tym, że grał też w tym Janosiku, w związku z tym postanowił jeździć tym samochodem do Białego Dunajca.
bo trasa mniej więcej była mu przynajmniej po części znana do Pcimia czy tam gdzieś do Lubnia. Przygotowania do tego trwały, do tych wyjazdów trwały już 2 dni. Wiktor się przygotowywał, przebierał w kapeluszu specjalnym do tego samochodu, ubranie specjalne, miał takie półrybacko-sportowe. I jechaliśmy do tego Janosika. Ja jechałem z nim jako pilot. I któregoś dnia przyjeżdża Wiktor na plan, ja tam już byłem na miejscu, po jakimś czasie zdjęć, no już drugi odcinek był kończony, a robiliśmy film chronologicznie. I Wiktor mówi, że koniecznie musisz zadzwonić do Krakowa, bo Konrad Swinarski chce cię obsadzić w Dziadach, w roli Gustawa Konrada. A ja wcześniej słyszałem, chodziły takie pogłoski, że ma to grać Cieślak, Ryszard Cieślak od Grotowskiego. I trochę nie dowierzałem Wiktorowi, ale Wiktor poważnie, serio mówi, musisz koniecznie zadzwonić. Dzwonię do dyrektora, dyrektor mówi, tak panie Jerzy, musi pan się stawić do Krakowa, bo a ja mówię, mam umowę podpisaną, no muszę coś zrobić. Niech pan robi wszystko, żeby pan przyjechał. No ale nie musiał mnie długo przekonywać, bo starałem się, tylko rozważamy całe popołudnie w trakcie zdjęć z Wiktorem i jeszcze z innymi kolegami, którzy próbują mi pomóc, jak to zrobić, żeby przerwać te zdjęcia. A w związku z tym, że zdjęcia były robione chronologicznie, to można było zmienić scenariusz. No ale jak zmieniać scenariusz? Przecież reżyser się nie zgodzi. Wiktor mówi, ja to biorę na siebie, ja go znam od wojny. Reżysera. Okazało się, że się znali gdzieś z młodości i poszliśmy na kolację. Reżyser został zaproszony na kolację przez Wiktora. Po którymś tam daniu. Wiktor zaczyna tłumaczyć reżyserowi, że, no, no, że po prostu to jest dla mnie szansa wyjątkowa, tu gram Bacusia, a to jest dla mnie szansa dla teatru, to jest ważne, żeby coś wymyślił, żeby mnie zwolnił. No ale ten mówi, no, ale co ja wymyślę, co zrobię, co ja teraz zrobię, czy jak go... A Wiktor na to w pewnym momencie mówi, a ubij go. No i rzeczywiście reżyser dał się nakłonić Wiktorowi, na drugi dzień zostałem ubity. Wymyślił scenę taką, że mój kamrat strzela do mnie, ja wpadam do Białki z góry. Nie ja wpadłem, kaskader za mnie wleciał, ale wyglądało to na ekranie, jakbym to ja wpadał. I bo to była strasznie duża wysokość, 11 metrów z góry. Nad całą Białką jest taka w miejscowości Nowa Biała. Ubili Bacusia. Ubili Bacusia i przyjechałem do Krakowa. Później jedna z pań, pani Kasprzycka, napisała taki reportaż o mnie. Później, po paru latach, od Bacusia do Konrada. Ty jak wspominałeś ten telefon, to króciutka anegdotka mi się przypomniała. Nie wiem, czy to też twój student Piotr Cyrwus, bo przecież on jest po krakowskiej szkole. Ale ja jego nie uczyłem. A, nie uczyłeś go? Ale go spotykałem. Piotr opowiada, jak to jechał w Warszawie tramwajem, nagle do telefon, komórka mu dzwoni, bo to 3 lata temu było. Tu Andrzej Seweryn z Paryża, na to Cyrwus. Tu Robert De Niro z Nowego Jorku. Był przekonany, że koledzy go wkręcają. Faktycznie dzwonił Andrzej Seweryn, żeby mógł zaproponować pracę w Teatrze Polskim. Jurku, żeby zostać tam, w tamtych czasach, chciałem cię prosić o przywołanie twojej młodzieńczej fascynacji teatrem, aczkolwiek ja wiem, że u ciebie to nie do końca był teatr, bo ty długo myślałeś o rzeźbie, o malarstwie i to miała być w sumie bardziej Akademia Sztuk Pięknych jak szkoła teatralna, ale chcę cię poprosić o twoje młodzieńcze, o taki właśnie kod kulturowy, który gdzieś cię kształtował jako młodego chłopaka. Jakie lektury, jakie fascynacje to były, jacy ludzie? Tak się składało w moim życiu, że spotykałem różnych ludzi, różnych
najrozmaitszych. Nie wychowałem się w środowisku artystycznym, nie wychowałem się w środowisku teatralnym. W związku z tym może miałem taką możliwość, która jeszcze cząstkowo we mnie pozostała, takiego realistycznego patrzenia na świat, normalnego. Może dlatego nie zwariowałem do końca, że miałem do czynienia z normalnymi ludźmi, z normalnym, twardym życiem. I pewne obserwacje, pewne początki takie. Ja się wychowałem się w dzieciństwie pod ladą. Dosłownie pod ladą. Mama miała taki wyszynk w miejscowości Leńcze, blisko stacji, którego już nie ma, zresztą nie ma tego budynku. W 51 roku został jej zabrany, w 51, tak, w 51, drugim po śmierci ojca. Został jej zabrany ten wyszynk, ale w tych latach wczesnego dzieciństwa zabierała mnie z sobą tam. Ojciec był maszynistą, często go w domu nie było. Byłem sam, żeby nie był sam, zabierała mnie tam i tam miałem, tam oglądałem widowiska, ale widowiska prawdziwe. Nie było tam teatru udawanego. Tam było naprawdę, tam się naprawdę strzelali. Tam na moich oczach zginęło 7 osób. To był czas powojenny. Spotykali się tam różni ludzie, którzy mieli z sobą, nie będę w tej chwili wchodził w jakieś polityczne dywagacje, rozważania, mieli z sobą porachunki i te porachunki tam załatwiali. Najpierw pili z sobą, a później się strzelali. I wtedy jak się strzelali, to ja się chowałem pod ladę. No i tak to obserwowałem, tak obserwowałem to życie, takie były moje początki. Nic tam nie było ze sztuki, nic tam nie było z artyzmu. Była po prostu taka bardzo, bardzo ciężka proza życia. Ale już w późniejszym dzieciństwie, po śmierci ojca, zacząłem się stykać z takimi ludźmi jak Bronisław Chromy, który jest moim krajanem. Gdzieś pomagałem mu, jak była jakaś uroczystość, tam on przyjeżdżał, robił jakieś dekoracje, to ja mu pomagałem. I tak się po prostu rozbudzały rozbudzało moje zainteresowanie sztuką, plastyką. Zacząłem rzeźbić w glinie, rysować, malować trochę, ale los tak pokierował mną, że musiałem wyjechać, po śmierci ojca musiałem wyjechać do Wrocławia do szkoły, bo mama nie mogła sobie dać rady. Ale gdzieś te pierwsze fascynacje, właśnie pamiętam takie dożynki, na które robił Chromy, przepiękne, ale przepiękne, rewelacyjne wieńce. Ja mu w tym pomagałem w robieniu tego. I wtedy on zauważył, że ja mam jakieś skłonności plastyczne, manualne i tak się zainteresował mną, ale do tego może wrócę trochę później. Pytasz się, co mnie inspirowało, później jeszcze była szkoła, miałem bardzo fajnych nauczycieli tam w tej szkole. Miałem nauczycielkę taką, która mama w dzieciństwie, jeszcze za życia ojca, dużo mi czytała, rozbudzała moją wyobraźnię czytaniem. Także jak już nie miała czasu po śmierci ojca, nie miała nerwów do tego, żeby mi czytać, to już sięgałem sam po książki w wieku tam 9 lat. Ale trafiłem na wspaniałą nauczycielkę, bo siedziałem ciągle w bibliotece, łaziłem do biblioteki i grzebałem tam w tej bibliotece. I była taka nauczycielka, która mi podsuwała różne książki. Dużo czytałem wtedy w dzieciństwie właśnie w dzieciństwie. W 6 klasie pozwoliła mi przeczytać, wiedząc już co czytam, pozwoliła mi przeczytać Popioły. Przeczytałem Popioły w 6 klasie. Strasznie ciężko mi to szło, ale akcja Popiołów, to wszystko było tak fascynujące, że wchłaniałem to, dobrnąłem do końca, przeczytałem w całości. Dopiero później czytałem Winnetu. Wcześniej przeczytałem później czytałem Winnetu, Old Shatterhanda i tych różnych innych Majów. A Zmory Zagadłowicze?
Słucham? A zmory zagadłowicze? No to też później, po popiołach, po popiołach. Zmór mi nie dała. Tak, że gdzieś tam w dzieciństwie, mimo że to było miejsce, szkoła na wsi, jednak tam była taka enklawa, bo to było miejsce, gdzie osiedlali się kolejarze jeszcze na początku wieku, jak wybudowali kolej, to tam wykupywali ziemię kolejarze i tam się osiedlali, bo to było na trasie między Suchą Beskidzką a Krakowem Płaszowem. To były dwie stacje węzłowe. W związku z tym na tym odcinku bardzo dużo kolejarzy się tam osiedlało. No, cała moja rodzina, wujek, dziadek, ojciec byli kolejarzami. No i sąsiedzi w większości też. Ale tak jak mówię, że miałem szczęście do nauczycieli wtedy, i później też, właściwie w liceum plastycznym moja pani polonistka mnie zmusiła do tego, żebym, bo nie lubiłem się uczyć wierszyków na pamięć. Pani profesor od polonistyki zmusiła mnie, bo dawała mi dwóje za każdy nieumiany wierszyk. No i a za wypracowanie miałem jedną dobrą ocenę i postanowiłem, jakby nie chciałem cały czas się, miałem opór, na złość sobie. To była trzecia klasa liceum plastycznego. I koledzy mówią, nie wygłupiaj, że się weź naucz jakiegoś wierszyka, powiesz jej, ona ci poprawi stopień, bo groziło mi nie przejście do następnej klasy. No i w końcu zmusiłem się, nauczyłem się jednego wiersza, to była Śmierć pułkownika. Powiedziałem ten wiersz, pani profesor wyszła z klasy, wróciła z książką, okazało się, że nie umiała sama na pamięć tego wiersza. Wróciła z książką i mówi jeszcze raz. No, powiedziałem jeszcze raz. Zamknęła książkę, wpisała mi ocenę i wyszła. Ale wtedy koledzy, którzy mieli dyżur, koledzy dyżurni, gdzieś tam ten dziennik wzięli w ręce i zobaczyli, co mi wpisała. Miałem z wypracowania czwórkę i z nieumianych wierszy 7-2. Za nieumiane wiersze. I za ten wiersz wpisała mi czwórkę, ale ołówkiem. No i tu problem, a reszta było wszystko wpisane piórem, atramentem, bo wtedy jeszcze się pisało piórem. I myślę sobie, dlaczego ona mi wpisała ołówkiem te oceny, przecież ona może mi to zmazać w każdej chwili. Po dwóch dniach się dowiedziałem dlaczego. Zaczepiła mnie na korytarzu i mówi, weźmiesz udział w konkursie recytatorskim. Ja mówię, pani profesor, przecież ja nie lubię, nie umiem, wie pani dobrze, nie ma rozmowy. Bierzesz udział w konkursie recytatorskim, ja cię będę przygotowywała. Myślę sobie, jak odmówię, nie zgodzę się zupełnie, no to weźmie gumkę, myszkę i wymarzę mi tę ocenę, tę czwórkę. No i skończy się dwóją, nie przejdę do następnej klasy. I zgodziłem się, a umiałem ten jeden wiersz, Śmierć pułkownika. I z tym wierszem, tą śmiercią pułkownika wystartowałem do konkursu recytatorskiego. Pani profesor mnie tam jeszcze przygotowała. I byłem największym sukcesem pani profesor. Dlatego, że doszedłem jako jedyny z jej uczniów do eliminacji wojewódzkich. I tu się zaczął dramat dla mnie, bo zostałem częścią artystyczną wszystkich akademii w szkole, wszystkich uroczystości z tym jednym wierszem. Na Dzień Dziecka, na 1 maja, na Dzień Kobiet, na 3 maja, na 1 września, śmierć pułkownika. Część oficjalna, a często się odbywały wtedy różnego rodzaju uroczystości, uroczyste akademie w szkole, a później była część artystyczna. W części artystycznej wychodził ten jełop, czyli ja,
i mówił śmierć pułkownika. I po jakimś czasie, tak widzę, patrzę po sali, a moi koledzy siedzą tak. No i któregoś dnia na korytarzu mówią do mnie, słuchaj Jurek, jak się nie nauczysz jakiegoś innego wiersza, to my ci po prostu wlejemy, bo my już tego nie możemy słuchać. No i nauczyłem się drugiego wiersza, to był Sokrates tańczący Tuwima. Też nie za bardzo się nadawał na tę akademię, no ale przynajmniej miałem dwa różne. Zresztą Sokrates Tuwima miał później, odegrał pewne znaczenie dla mnie, przepraszam, że się tak rozgaduję, ale odegrał pewne znaczenie, jak zdawałem do szkoły teatralnej. Zdawałem do szkoły teatralnej po 4 latach pracy już między innymi właśnie w Grotesce, tylko że jeszcze na Jana. Grałem w Grotesce wtedy dla dzieci, dla dorosłych. Teatr mieścił się wtedy na ulicy Świętego Jana. I koledzy mnie namówili, żebym zdawał do szkoły teatralnej, do której trochę chciałem zdawać, a nie bardzo chciałem, bo chciałem iść na akademię, tak jak mówiłeś Wacku, chciałem iść na akademię, chciałem iść na rzeźbę, teatr mnie interesował, ale bardziej od strony plastycznej, ale zahaczyłem o teatr, już grałem w teatrze, grałem w Grotesce, grałem wcześniej w Teatrze Lalek, robiłem dekoracje. I na tym egzaminie koledzy z Groteski namówili mnie, starsi koledzy, Juliusz Wolski, Rychlicki, Urbaniak, namówili mnie na to, żebym zdawał do szkoły teatralnej, że koniecznie muszę zdawać do szkoły teatralnej. A przede mną z Groteski właśnie do szkoły teatralnej zdał Kazimierz Kaczor. Jeszcze wcześniej był Andrzej Buszewicz w Grotesce. No i jeszcze wojsko mi przyszło z pomocą, bo mnie chcieli wziąć do wojska i żeby uciec przed wojskiem, chciałem zdawać do szkoły teatralnej, żeby nie pójść do wojska, bo egzamin na Akademię Sztuk Pięknych był później, a ja już miałem wyznaczony termin. I w związku z tym poszedłem na ten egzamin, ale miałem tylko 4 teksty. 4 teksty, które mogłem mówić umiane, a wymóg był 8. I między spektaklami, bo grałem rano dla dzieci, wieczorem dla dorosłych, graliśmy Męczeństwo Piotra Ocheja tam na Jana. Między spektaklami biegałem do szkoły na te egzaminy. Elżbieta Karkoszka, która wtedy już była w szkole, obsługiwała, bo studenci zawsze obsługują egzaminy, przesuwała te moje dokumenty, żebym zdążył na egzamin. Gdzieś tam przekładała je w dół. No i przychodziłem na egzamin, zdawałem tam jedną część egzaminu, pierwszą eliminację, drugą eliminację i doszło do egzaminu konkursowego, ostatniego, już kiedy się przed całą wielką komisją, wtedy była olbrzymia komisja, to była powaga, powaga właśnie autorytetów, wielkich autorytetów, mistrzów i trema. Wychodzę, mówię jeden tekst. Każą mi mówić następny. Bo często zadają zadania jakieś, żeby ten tekst zmieniać, żeby tak się robi. Ale czasem dają się rozpędzić zdającemu i każą mu mówić teksty po kilka tekstów po kolei. No i trzeci tekst, powiedziałem trzeci. Czwarty, ostatni, który umiem. Myślę sobie, a co będzie, jak mi każą piąty mówić? Nie mam. No i mówię ostatni właśnie Sokratesa tańczącego Tuwima. Piękny, piękny wiersz. Mówię ten wiersz i w pewnym momencie słyszę taki głos tubalny z tej komisji, bo światła były takie, że niewiele widziałem, kto to mówi, tylko słyszę taki tubalny głos. A dajcież mu wreszcie święty spokój. Myślę sobie, no rozpoznałem, Zofia Jaroszewska, wybitna, wielka aktorka. Jak powiedziała, usłyszałem, że powiedziała, dajcież mu wreszcie święty spokój, to sobie pomyślałem, no to koniec, no już mam załatwione. Nie zdałem, mogę spokojnie iść. Na drugi dzień okazało się, że byłem w kolejności, bo wtedy podawali w kolejności konkursowej
nazwiska. Ja byłem na drugim miejscu. I pamiętasz, kto był pierwszy? Tak, pamiętam. Dużo młodszy ode mnie, dlatego że ja przyszedłem do szkoły już po 4 latach pracy, po 5-letnim liceum, a jeszcze wcześniej byłem w liceum ogólnokształcącym we Wrocławiu. Skończyłem 23 lata, jak przyszedłem na egzamin. Pierwszy był Leszek Teleszyński. Ja byłem drugi. Ale Leszek Teleszyński był tak piękny, że musiał być pierwszy. Bo jeszcze tak na marginesie wtrącę, poza tym był wysoki, piękny. Bo ja spróbowałem raz podejść do Łodzi, do szkoły. Bo mnie tak namawiali, żeby do Łodzi. Pojechałem do Łodzi, do poradni. Jest taka poradnia przed egzaminami, gdzie można przyjść, powiedzieć jakieś teksty, udzielają porad, jak się przygotowywać. No i przyjechałem do tej Łodzi zmęczony tymi pociągami, jechałem gdzieś z 3 przesiadkami i przyjechałem tam. W końcu przyszła moja kolej, wchodzę, a tam stoi taka wielka, przepraszam, że nazwę tak swoją starszą koleżankę, wielka baba, olbrzymia baba. Okazało się, że to Chojnacka była, była dziekanem wydziału, a ja przy niej taki malutki. I ona tak patrzy na mnie z góry. I ja czekam, żeby mi kazała powiedzieć jakiś tekst. A ona nic. Ja mówię, to co mam powiedzieć? Ona mówi, nic. Za mały jesteś. Nie nadajesz się. No i wyjechałem z Łodzi. To było zaraz po szkole, po liceum. I przez te 4 lata w ogóle nie próbowałem wchodzić na te egzaminy. Odstraszyła mnie po prostu. Państwo się domyślają, jak sobie wyobrażam. Rozmawiamy, chwalić Boga, pół godziny lekko licząc, a jeszcze do szkoły teatralnej nie dostaliśmy się. Także do rana spokojnie siedzimy. Nie. Nie, żartuję oczywiście. Spokojnie przed północą. Teraz będziemy skrócić. Przed północą skończymy. Jurku, zostawmy, bo oczywiście długo by opowiadać o tych swoich początkach. Przeskoczę w związku z tym ostrą. Wprowadzając taki wątek, który myślę jest istotny w tym przypadku, czy nawet bardzo istotny, a zacznę od cytatu, który ty nieraz przywołujesz, od powiedzenia Wyspiańskiego, że teatr to świątynia sztuki. Ja wiem, że on to trochę ironicznie. No, w konia mnie zrobił po prostu. Ale ty mu uwierzyłeś. No ja niestety mu uwierzyłem. No ale co? Zgadzasz się. Uwierzyłem mu i nie żałuję tego, no, ale uwierzyłem wcześniej, bo gdzieś tam już w liceum plastycznym fascynowałem się Wyspiańskim z racji tego, że to było liceum plastyczne. Wyspiański był też artystą plastykiem. No, był wszechstronny, pisał, malował. I tak gdzieś mi to zapadło głęboko, że teatr świątynia sztuki, że on tak napisał. Dopiero później, jak pracowaliśmy nad Wyzwoleniem, jak przeczytałem to Wyzwolenie już jeszcze raz dokładnie, raz, drugi, no to czytam i myślę, co mi ten Wyspiański zrobił? Przecież on mnie nabrał, bo on to powiedział rzeczywiście ironicznie, on sobie zakpił z teatru, który uwielbiał, bo uważał, że teatr jest tym miejscem, który skupia wszystkie dziedziny sztuki. Ale ironicznie powiedział, to ironicznie powiedział teatr, świątynia sztuki. Zresztą no też w Wyzwoleniu wykorzystuje teatr, ironizując, przedstawiając ten naród trochę w krzywym zwierciadle w pierwszej części, w drugiej części i w trzeciej części Wyzwolenia. Nie, bo tak użyłem tego sformułowania na ślad za Wyspiańskim, że to świątynia sztuki, żeby przywołać. Ja przepraszam Państwa, bo to Jerzy powinien odczytać ten fragment, bo to jego słowa. Teatr musi żyć, zmuszając widza właśnie do refleksji. Nie może widzowi ulegać, musi mu podpowiadać, wyciągać go z blokowiska, bo taka jest funkcja sztuki, funkcja teatru, żeby stan ducha człowieka ciągle wzbogacać, a nie zubażać. I dlatego chcę robić swoje, robić to, w co wierzę i w miarę możliwości być sobą.
to jest twoja myśl, to jest myśl inaczej wypowiedziana, ale, ale on się wtedy do familoków śląskich odwoływał, mówi o, o Gustawie Holubku, o takim jego wypowiedzi, ale w sumie to jest cały czas myśl o tym, że teatr powinien nas podciągać, że powinien właśnie być tym, tą wskazówką, która każe nam być lepszymi, mądrzejszymi, wrażliwszymi. A przywołuję ten twój cytat, żeby cię zapytać o to, bo tak sobie wyobrażam, jak patrzę ostatnio na teatr, albo na, nie, na niektóre w ogóle już nie patrzę, mijam dużym łukiem, bo szkoda czasu i nerwów, że coś się porobiło z tym teatrem, że ten teatr, który kiedyś taki właśnie był, że ta funkcja aktora, który, o którym kiedyś mówiliśmy, że to, on jest bliżej proroka, bliżej kapłana, a dzisiaj coraz częściej jest bliżej błazna. I ten teatr też taki coraz bardziej jakby się błazeński staje, że jakby nam już nie, nie chciał nas podnosić na duchu. Ja myślę, że no, teatr przechodzi różne ewolucje. Jest, raz aktor jest misjonarzem, raz jest błaznem, raz pajacem. I to jest jakby wpisane w ten zawód. Przecież już za czasów Szekspira aktorów też nie traktowano zbyt poważnie. Byli wyrzutkami społeczeństwa, byli chowani za płotem cmentarza, jak przestępcy. Natomiast w pewnym momencie, przecież od 2500 albo i więcej lat teatr funkcjonuje. Teatr funkcjonował od zawsze, ludzie zawsze, od dzieciństwa. Dzieci już się bawią w teatr, tworzą teatr. Zresztą najczystszy teatr dzieci robią. Jest potrzebny. Iluzja jest człowiekowi potrzebna. Potrzebna, żeby oderwać się od tej codzienności, od tego, co go gdzieś gnębi, żeby siebie zobaczyć w tym zwierciadle teatru, że temu powinien służyć teatr i sztuka w ogóle. I sztuka, to co mówiłeś o tym podnoszeniu, podnoszeniu wrażliwości, gdzieś podnoszeniu jakiejś duchowości, dotarciu do tego, do czego widz nie może dotrzeć na co dzień. A cóż mnie obchodzą kable w teatrze poskręcane, jak ja je mogę zobaczyć na ulicy, mogę zobaczyć wszędzie. A cóż mnie obchodzi, przepraszam, kupa na ulicy, na scenie, jak ja ją mogę zobaczyć w parku, wdepnąć i później chodzę i wycieram tego buta i nie mogę go wytrzeć, wchodzę gdzieś do jakiegoś pomieszczenia i przychodzę z brzydkim zapachem. No nie chciałbym z takim zapachem wychodzić z teatru. A niestety są takie tendencje, żeby gdzieś tam się fascynować tą brzydotą, brudem. Co nie znaczy, że teatr ma być tylko i wyłącznie pięknem. Nie, ma być różnorodny, ale nie tylko i wyłącznie brudny. Nie tylko i wyłącznie obrzydzający człowiekowi życie. Nie. Człowiek powinien z teatru wychodzić albo rozdrażniony w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Powinien wychodzić z jakimiś przemyśleniami. Teatr powinien go do czegoś prowokować, do jakichś przemyśleń, do refleksji. Albo go bawić, albo powodować to, żeby się zastanowił nad sobą, czy to, co robi, jest w porządku, czy jest w właściwym miejscu. Gdzieś powinien dawać mu trochę szlachetności, tak jak każda sztuka, każda dziedzina sztuki. I te wszystkie takie cykle, to miały miejsce, bo ja pamiętam lata 60., kiedy była ta rewolucja kulturalna, światowa, młodzieży, gdzie młodzież się buntowała. To wszystko już było, tylko to miało wtedy jakby głębsze podłoże, miało swoją ideologię, to czemuś służyło. A jak to niczemu nie służy, babranie się w szambie, nie służące niczemu, no to mnie to nie bawi, mnie to nuży, po prostu nie nuży, zniesmacza. Ja, proszę Państwa, byłem teraz, przepraszam, że mówię ja, ale
Spotkanie jest ze mną. Prawda, panie Wacek? Czy to jest spotkanie z Jerzym Trelą? Byłem teraz w kilku takich miejscowościach. Bardzo dużo jeżdżę po Polsce. Od 98 roku zostałem świadomie wolnym najmitą. Nawet sobie zrobiłem żart, wystąpiłem u Mana i tego Materny w telewizji z wierszem Wolny najmita, jak jeden z wybitnych reżyserów powiedział, że teraz są czasy takie, że aktorzy powinni spakować walizki, siedzieć na walizkach i czekać i jeździć z walizką. No i... Bardzo ładny ujawniasz talent parodystyczny. Mówiliście to Marek Konrad, a Jerzy Trela też. No i ja wtedy, jak to powiedział, wykonałem żart. Taki powiedziałem, myślę sobie, jak to nazwać? No wolny najmita. I powiedziałem wiersz Konopnicki, oczywiście żartobliwie w ich programie, oni to skomentowali. I tak zacząłem jeździć do Warszawy, grałem w Teatrze Narodowym, w Teatrze Ateneum, w Teatrze Dramatycznym, w Teatrze na Woli, w Teatrze Krystyny Jandy, ale no, to jest Warszawa. Ale jeżdżę często też po Polsce, bo przecież tam jest ta publiczność, która często nie ma dostępu do teatru, a pragnie go. Jeżeli przyjeżdżam, teraz byłem jest w Łęczycy taki festiwal Jesień Teatralna. Jak ja zobaczyłem 300 czy 400 widzów na sali, słuchających, potrzebujących tego i później mam spotkanie z nimi i oni mi dziękują za to, że przyjechałem, że mogli się na chwilę oderwać od tego ogłupiającego telewizora. Że są skazani na to, żeby oglądać te Hanki Mostowiak i jeszcze inne perypetie tych różnych bohaterów telenowel, że mogli się zetknąć z czymś, co jest z czymś głębszym, z dobrą literaturą i że to było dla nich przeżycie. To jest to dla mnie największa zapłata, największa radość, że tacy ludzie są i tych ludzi jest dużo. To nie jest tak, że teatr jest niepotrzebny, że gdyby teatr telewizji nie był eliminowany przez telewizję, przez władzę telewizji, tak jak jest eliminowany, jak był przesuwany w noc, był przesuwany, odwoływany, zapowiadane były spektakle, później odwoływane, to ludzie dalej by na tę 20 czekali. Oczywiście nie wszyscy, ale mówmy o tym potencjale narodowym, tym, który kiedyś będzie no, jakby decydował o naszej przyszłości, o naszym losie. Ci ludzie by oglądali teatr telewizji. A teraz już nie ma teatru telewizji. Od czasu do czasu się coś pojawi, raz na kilka miesięcy. To wszystko. Po prostu nie ma pieniędzy, bo pieniądze przynoszą co innego. I co gorsze, pojawia się takie jak wczoraj, ale nie będę o tym mówił. Nie widziałem, przepraszam. No to Bóg cię szczekł. Ale jak mówisz o tym, że jeździsz po Polsce i grasz w różnych spektaklach, to ja mam stosowny... Ale nie wiem, co się pojawiło wczoraj, nie mów tytułu, nic nie wiem. Natomiast mogę gwoli tego, że jeżeli czasem widzimy teatr teraz zrobiony no niezbyt precyzyjnie, niezbyt dobrze, to nie jest wina tworzących ten spektakl czasem, ale czasu, w jakim mają to zrobić. Dostają 4 dni, 5 dni na zrobienie spektaklu, który się robiło dawniej w ciągu 2-3 tygodni. 3 tygodnie były czasu na zrobienie spektaklu, 2 tygodnie, w zależności od wielkości obsady. Tyle było czasu na realizację, a teraz dostaje się 4 albo 5 dni na zrobienie spektaklu. Ale Jurek, no przepraszam cię, ale reżyser spektaklu, nieważne, nie mówię konkretnie o wczorajszym spektaklu, ale generalnie, no, ale ma wcześniej parę miesięcy nawet na to, żeby sobie koncepcję przemyśleć i wiedzieć, o czym chce zrobić spektakl. To nie jest
jest kwestia jednak tego, że jest mniej czasu, bo teraz filmy też się kręci nie w parę miesięcy, a w 4 tygodnie, a powstają też rewelacyjne filmy, jak choćby ostatni film Bogowie. Zostawmy, wracam do tego, o czym mówiłeś o twoich wędrówkach. Mam dobry cytat, myślę, a propos trochę. Gdy dostałeś nagrodę imienia Zelwerowicza, istotną nagrodę w tym kraju teatralną, Zofia Rysiówna w okolicznościowej laudacji powiedziała: Trela zawsze gra w Teatrze Narodowym, obojętnie gdzie. Pamiętasz, jak kiedyś zrobiłem z tego żart, że w sumie tam, gdzie gra Trela, to jest Teatr Narodowy. Ty się żachnąłeś ze swoją skromnością. Ona tak powiedziała. Tak, tak. Ona tak powiedziała. Ona powiedziała: Trela zawsze gra w Teatrze Narodowym, obojętnie gdzie. I ja myślę, że przy całej twojej skromności, ale jest w tym ogromna prawda, że to jest kwestia pewnej postawy aktora, pewnej postawy człowieka i pewnego szlachetnego tonu, który ty wnosisz na scenę. Tego tonu, którego coraz częściej w teatrze brakuje. Grałem też w Damach i Huzarach. No i daj Boże, jaka to była fantastyczna twoja rola majora u boku Anny Polony, Anny Dymnej, Głowacki. No. Głowacki napisał, że pije jak kogut. Ale jak smacznie. Wiesz, to jest w ogóle temat, twoje skłonności i twoje możliwości komediowe, których właściwie często reżyserzy nie chcieli korzystać, no bo jakże Konrada zatrudnić w komedii? Chcieli, czasem zdarzało się. Jarocki lubił na przykład, zaczynałem u niego w Szewcach, w Teatrze Starym, w Starym Teatrze. No, grałeś w rozmowach. Równocześnie grałem też. Jerzy Markuszewski zrobił taki spektakl. Rozmowy przy wycinaniu lasu, gdzie grałem Bimbra. Bimbra w jeden wieczór, a na drugi dzień grałem Konrada w Wyzwoleniu czy w Dziadach. I tu miałem, może tu opowiem taką anegdotkę, miałem pewien kłopot z tym. No, publiczność się bawiła niesamowicie. Mój syn wtedy bodajże 9-letni, raz muszę policzyć, 8-letni, przepraszam. Wziąłem go do teatru i posadziłem w pierwszym rzędzie na rozmowy przy wycinaniu lasu. Posadziłem w pierwszym rzędzie, żeby tak mieć go na oku, bo to był spektakl taki, że można było mieć kontakt z publicznością. Komediowy, satyra taka dosyć ostra i w pewnym momencie zobaczyłem, że publiczność się zarykiwała na tym spektaklu. W pewnym momencie patrzę się, a mojego syna nie ma. Nie wiem, co się stało, puste siedzenie. A on tak się śmiał, że spadł z krzesła na podłogę. Po kilku dniach starałem się wtedy o mieszkanie i miałem w spółdzielni mieszkaniowej, to była Wojewódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, był taki wiceprezes, który był teatromanem i obiecał mi, że mi trochę przyspieszy to oczekiwanie na mieszkanie wcześniej. No i po premierze tych rozmów przy wycinaniu lasu spotykam go na ulicy po kilku dniach, nie pamiętam po ilu, spotykam go na ulicy, on tak dziwnie, jakoś dziwnie, niechętnie mi odkłonił, stanął i tak niechętnie rozmawia ze mną. I mówi mi, że był na premierze rozmów przy wycinaniu lasu. A jak przystało na próżnego aktora, pytam się, no i co? On mówi: no wie pan, jak pan może takiego idiotę z siebie robić? No i czekałem 2 lata dłużej na mieszkanie. Trzeba było na Dziady zaprosić. No to był na Dziadach i zepsułem mu wszystko. Tak, straciłeś tak, ten wizerunek. Chociaż wtedy nie było tego słowa. Tak, bo to Jerzy Trela się właściwie zawsze seriozniej kojarzy, a ja lubię opowiadać czy przywoływać anegdotkę z tobą związaną i to też a propos spektaklu Dziady. Jak to mieliście
rozgrzewki takie, zajęcia w sali gimnastycznej z Jerzym Szturem. Tak. I co było dalej? Była rozgrzewka. No była rozgrzewka, przyszliśmy na rozgrzewkę. To było w zimie, zimno było. I nieżyjący Marek Lech, który prowadził z nami te ćwiczenia wszystkie, bośmy tam robili salta w tych dziadach. Ja sobie kręgosłup, właśnie na rehabilitacji byłem dzisiaj rano tu, bo jak przerzucałem Sztura, przez który grał Belzebuba, przez... Staliśmy do siebie. To jest, proszę Państwa. Ja go przerzucałem tak. A on z roku na rok tył. I był coraz cięższy i w związku z tym... Polałem cię? Nie. Nie. I w związku z tym, coraz bardziej sobie ten kręgosłup nadwyrężałem. I przyszliśmy na tę rozgrzewkę przed premierą. Oczywiście trenowaliśmy. No i Marek Lech mówi, na teraz rozgrzewka. Ja się rozglądam i zobaczyłem kaloryfer i poszedłem pod kaloryfer i położyłem się pod kaloryferem i się rozgrzewałem. No ale to było to na chwilę, a później naprawdę już się wziąłem do roboty. Roześmiałem się, jak ta woda się rozlała, bo pamiętam dokładnie w tym samym miejscu. Siedziałem wtedy na balkonie, prowadził rozmowę z twoją koleżanką z teatru, z Hanią Polony Żugopalski. I dokładnie tak samo Halka wylała wodę. Rozlała wodę? Tak. No. Także widać, tak macie. No to fajne. To już jestem usprawiedliwiony. Że nie tylko ja się starzeję. Jezus, zabiłabym mnie, jakby to usłyszała. Ale to jest taki obrus, to w ogóle nie wchłania wody. Także są takie piękne, piękne te kółeczka. To, żeby przełamać znowu ten nastrój radosny chwilą tonu serio, ten Teatr Narodowy. Ja nie chcę absolutnie rozpętywać w tej chwili dyskusji o Teatrze Narodowym Krakowskim obecnym, bo nie ma sensu ani czasu. Natomiast chcę cię zapytać o to właśnie, ponieważ masz za sobą i doświadczenia, byłeś aktorem również Teatru Narodowego Warszawskiego i masz za sobą tyloletnią obecność na scenie Starego Teatru. Powiedz, jak dziś po tylu latach, jako, nie boję się tego słowa, jako ikona tej sceny, jak postrzegasz powinność sceny narodowej? Czy w ogóle ma sens może dzisiaj coś takiego jak teatr z nazwy i narodowy? Może każdy teatr powinien być narodowy? Ja myślę, że jeżeli to kiedyś powstało, jacyś ludzie mądrzy nad tym myśleli, teatr narodowy, no cóż to był teatr narodowy? Teatr, będzie, no niedługo będzie 250-lecie za niecały rok Teatru Narodowego. Teatru Narodowego, bo przecież ten Teatr Narodowy, szczególnie w naszym przypadku, ja wiem, że powinniśmy być Europejczykami, że nie powinniśmy się tutaj trzymać tej swojej historii, tej swojej przeszłości. Ja to wszystko rozumiem, ale ona była i ona jest i ona daje nam ciągle o sobie znać. Ciągle daje nam o sobie znać i my nie możemy o tym zapomnieć, bo takie mamy położenie geograficzne, takie mamy doświadczenia historyczne, że tego nie można, mówiąc brzydkim językiem młodego pokolenia, przepraszam Państwa, olać. Nie, ja się z tym nie zgadzam. Dlatego, że to przez ileś tam wieków, w okresach najtrudniejszych, właśnie ten teatr, który nazywamy narodowym, pozwalał, między innymi poza literaturą, też narodową zresztą, pozwalał nam zachować język, pozwalał nam dążyć ciągle do wolności, gdzieś nas mobilizował, że to funkcjonowało, że to jest w nas. Anglicy mieli zupełnie inną historię niż my. Oczywiście u nich nazywa się to inaczej, Teatr Królewski, ale też jest to rodzaj teatru narodowego. Francuzi też mają podobnie.
A dlaczego my mamy być, dlaczego my mamy się tego pozbywać po prostu? Że, myślę, że tak jak telewizja publiczna, mówię, podkreślam jeszcze raz, publiczna, powinna służyć społeczeństwu, służyć narodowi. Tak samo teatr narodowy powinien pełnić podobną funkcję, powinien go prowokować, powinien go nawet czasem obrażać, ale żeby się za bardzo nie zadufał w sobie. Ale myślę, że znaczy nie wyobrażam sobie, że istniejemy bez swojej kultury. Że to jest część naszej kultury, po prostu naszej własnej kultury. Że nie wyobrażam sobie, że nie istniejemy bez swoich kompozytorów, swoich rodzimych kompozytorów, że nie istniejemy, że istniejemy bez swoich artystów, malarzy, że nie istniejemy bez swojego teatru, nie istniejemy bez swojego filmu. Że nie, myślę, że to jest dowód na nasze jestestwo, na naszą tożsamość. Myślę, że to jest dyskusja na bardzo długie godziny, długie wieczory i noce. Że to się nie da tak w jednym zdaniu, w kilku zdaniach powiedzieć. Nie skreślałbym tego, co jest tradycją. Czerpałbym z tradycji to, co najlepsze, a odrzucał to, co złe. Tak samo, wiecie Państwo, jak może tutaj użyję niezbyt fortunnego porównania, ale wszystko zwalało się i zwala dalej wszystkie winy na ruskich. Czego uczyliśmy się od nich złych rzeczy, a nie uczyliśmy się dobrych? Czego widzieliśmy tylko i wyłącznie złe rzeczy, zło? Ale dobro też się czasem pojawiało. Chociażby literatura, z której ciągle korzystamy, jakbyśmy udawali, że Dostojewski był Chińczykiem. Nie, był Rosjaninem, który nie cierpiał, nienawidził Polaków. A Sołżenicyn. A Czechów, no przecież ciągle z nich korzystamy. A Sołżenicyn też nas nieprzesadnie kochał. No, przestał nas kochać wtedy, jak wrócił do kraju. To zostawmy, bo żebyśmy przypadkiem w politykę nie weszli. No już weszliśmy. Na szczęście w Krakowie w ostatnich latach, ponieważ to w teatrze tutaj przy pewnym placu już cię nie ma, ale grywasz w Teatrze Stół. Chodzę tam często. Chodzisz tam? Tam jest mój rynek, tam są moje planty. Aha, nie, to ja nie, no. ale na górę też chodzisz? Chodzić mi nie wolno? Nie, na górę nie chodzę. Dobrze, ja też. Byłem raz, ale bufet był zamknięty. Po prostu z tego powodu później cała afera w prasie wyniknęła, że kto kogo przywitał, kto kogo mu pierwszy dzień dobry. No właśnie, kto komu nie powiedział? Ja, bo ja wchodziłem do teatru, wchodziłem po schodach do góry i powiedziałem dzień dobry. Wiesz co, to może Państwa zaskoczy, ale jakoś tak dziwnie, znacznie bardziej wierzę Tobie niż temu Panu. Ale zostawmy. Grasz w teatrze... Ale to jest odruch naturalny, że wchodzący mówi pierwszy dzień dobry. To, każdy głupi to zrozumie i nie trzeba takiego intelektu, jak ma ten pan, o którym mówisz. No. Taktownie jako ludzie eleganccy i kulturalnie nie używamy nazwisk. Bo w towarzystwie się wulgaryzmów nie serwuje. Towarzystwu. Wracam do Teatru Stół, gdzie między innymi grasz spektakl Wielki John Barrymore. I to już się Państwo pewnie widzieli, więc nie będę ani streszczał, ani mówił, o czym to jest i dlaczego. Natomiast przywołuję tylko ten spektakl i ten tytuł, bo to jest po części również opowieść o wielkim aktorze szekspirowskim, który po latach próbuje jeszcze przedłużyć swoją obecność na
na scenie, który jeszcze próbuje na tej scenie być i próbuje samego siebie przekonać, że on wciąż potrafi. Ale to jest też spektakl między innymi i o tym, że oto aktor, który całe życie spędził w teatrze, stara się odsunąć tę próbę zejścia ostatecznego z tej sceny. No, najkrócej myślę, tak to jest. A mówię o tym, bo chciałem cię, Jurku, prosić o odpowiedź na takie pytanie, czy to, że zagrałeś ten spektakl, a miałeś go grać wcześniej, kiedy ci Janusz Szydłowski pokazał ten tekst, ale uznałeś, że nie, za wcześnie. Potem sięgnąłeś dopiero w paru latach po ten tekst. Czy to oznacza, że ty też już zastanawiasz się o tym momencie, że pożegnania ze sceną? Czy to za wcześnie jeszcze? Myślę, że każdy człowiek zastanawia się całe życie, czy ten wybór, którego dokonał, jest słuszny, czy nie. Ale przychodzi taki czas, kiedy się zaczynamy zastanawiać, czy to, co robimy, jeszcze ma sens. Czy to, co robimy, to, co chcielibyśmy zrobić, potrafimy zrobić. Są pewne rzeczy, z którymi trzeba się pogodzić. Trzeba mieć świadomość, że mnie tego jakby nie tyle nauczył, ile dał taką lekcję Gustaw Holubek, który powiedział, grając tu zresztą w Teatrze Słowackiego, gościnnie, garderobianego, powiedział mi wtedy, siedzieliśmy, tak rozmawialiśmy, on mówi, że kończy grać, że już więcej nie będzie grał na scenie. Oczywiście jeszcze reżyserował, od czasu do czasu gdzieś w telewizji się pojawił, na scenie przestał grać. Powiedział mi, że ja się pytam, dlaczego? A on mówi, bo to, co chciałbym grać, tego już nie potrafię. A to, co mi proponują, mnie nie interesuje. I przychodzi taki moment refleksji, czy ja jeszcze podołam pewnym rzeczom, czy ja jeszcze wykonam pewną próbę. Oczywiście, że jest to zawód, który jest nałogiem, że się idzie do końca. Że się idzie do końca, że gdzieś nie można się pogodzić z odejściem. Ale trzeba, mi się wydaje, odchodzić w jakiś sposób rozumny, w miarę godny, w miarę rozumny, że jeżeli mam coś robić jeszcze, to na miarę swoich sił, na miarę swoich możliwości. Ja już nie mogę być taki. Pan ma tyle ekspresji. Nie, ja już tej ekspresji nie mam. Ale tyle pan ma ekspresji jeszcze. Być może, ale kosztuje mnie to bardzo dużo. W związku z tym muszę sobie szukać jakiegoś miejsca, jakichś rzeczy takich, które byłyby dla mnie wiarygodne i z kolei, żebym ja był dla widza wiarygodny w tym. Żeby nikt nie miał takiego znużenia, jakie ja czasami mam, patrząc w teatrze na niektórych starych aktorów, wspaniałych. Boże, po co on się tak męczy? Czemu on się jeszcze tak męczy? Niechże sobie już da spokój. Po prostu tego bym chciał uniknąć. A to, o czym ty mówiłeś, o tym spektaklu, no sztuka jest taka, jaka jest. Może to mnie bardziej hamowało przed jej jakość. Natomiast, nie napisał Szekspir, to fakt. No. Natomiast przed zrobieniem wcześniej. Natomiast problem, który tam jest, ten problem w jakiś sposób we mnie dojrzewał. Dojrzewał problem właśnie odchodzenia, pewnej niemocy. Ale ja to jeszcze gram, jeszcze potrafię. Lepiej czy gorzej, ale potrafię. Potrafię jeszcze o tym mówić. Natomiast bohater wysiada, kompletnie wysiada. Po prostu brak mu sił, jest zapijaczony, bo ucieka w alkohol, bo się boi samego siebie, bo się boi swojej niemocy, bo się boi stanąć przed widzem. W związku z tym dodaje sobie odwagi alkoholem. I wydaje mu się, że sobie w ten sposób da radę. Oczywiście nie, przegrywa. Proszę Państwa, długo byśmy mogli z Jerzym rozmawiać jeszcze,
ale tak patrzę na zegarek i tutaj gospodarze pewnie potem by mnie bili po łapach, ale chciałem zapytać na koniec, może ktoś z Państwa chciałby pana profesora Jerzego Trelę o coś zapytać? To bardzo proszę, bodajże wiem, że jest mikrofon nas, jest mikrofon. O, bardzo proszę. Dzień dobry, Piotr Biały. Jak wiadomo, o czym pan już zresztą wspominał, blisko pan współpracował z Konradem Swinarskim oraz Jerzym Jarockim. Co może pan powiedzieć, co łączyło tych wybitnych reżyserów teatralnych, jeśli chodzi o podejście do aktorów, a co dzieliło i też jeśli chodzi o styl pracy na scenie. I czy również jak Anna Polony, może pan z całą pewnością o sobie powiedzieć, że czuje się pan aktorem Swinarskiego i dzięki, i że praca z nim w znaczący sposób wpłynęła na całe późniejsze pańskie życie artystyczne. Dziękuję bardzo. Tak się złożyło, tak się składało, że często nie byłem na spotkaniu z panią Anną Polony. Zresztą uwielbiano przez Konrada Swinarskiego, ale w moim przypadku tak się złożyło, że teoria, która tak krążyła po teatrze, że są dwie grupy aktorów, aktorzy Swinarskiego i aktorzy Jarockiego, jest błędna. Dlatego, że przykładem tego jestem ja, że ja grałem u jednego i u drugiego równolegle. Jeden widział we mnie co innego, drugi widział we mnie co innego. Konrad Swinarski widział mnie w rolach bardziej właśnie dramatycznych, emocjonalnych. Jarocki mnie z kolei widział, widząc mnie, znając mnie jeszcze od szkoły. Widział, poznał jakby moje możliwości deformacji, poczucia humoru na scenie. Dlatego obsadzał mnie w takich spektaklach. Grałem Błazna w Życiu Snem Klarina, grałem Ojca w ślubie Gombrowicza u Jarockiego. Grałem Czeladnika w Szewcach. No i jeszcze wiele innych ról, ale zawsze były to role, które wymagały pewnej deformacji, pewnego nawet, no i poczucia humoru. Konrad Swinarski miał olbrzymie poczucie humoru i wiedział o tym, widział, co ja gram u Jarockiego. Ale widział mnie inaczej. I grałem u jednego i u drugiego i obydwaj dla mnie znaczą wiele. Oczywiście Swinarski emocjonalnie, może więcej emocjonalnie, lubiliśmy się, był człowiekiem przystępnym, był człowiekiem otwartym, był człowiekiem kochanym, uwielbiał nas, myśmy go uwielbiali. Jarocki był bardziej oschły, bardziej, nazwijmy to, profesorski w kontaktach, był trudny w kontaktach. Ale opowiem tu króciutką historyjkę. Pewnego wieczoru byliśmy na takim bankiecie właśnie u Swinarskiego. Był Jarocki też i coś tam w pewnym momencie rozmowa się, bo bankiety nie były oderwane od teatru, jeżeli się spotykaliśmy, tośmy rozmawiali o teatrze, o tym, cośmy robili w danym momencie. Tak to wszystko wyglądało. I w pewnym momencie ktoś mnie tam pyta, ile ty masz pensji, no to ja powiedziałem ile, a Swinarski jak to usłyszał, to mu się oczy rozszerzyły i mówił, jak to, ja idę do Gawlika, bo to niemożliwe, żebyś ty grając takie ciężkie przedstawienia, tyle zarabiał, bo to nie do przeżycia jest, to pensje teatralne takie były i takie zdaje się dalej są. I w obecności Jarockiego to powiedział Swinarski. Na drugi dzień po próbie spotykaliśmy się zazwyczaj w Spatifie na obiedzie. Znaczy przyszliśmy do domu, wracaliśmy na przedstawienie. I po próbie poszedłem do Spatifu. Konrada jeszcze nie było. Pojawił się Jarocki. Konrad miał próbę, jeszcze go nie było.
Pojawi się Jarocki i mówi: Panie Jerzy, bo przy stoliku siedziało kilka osób, mogę Pana prosić na chwileczkę? I odszedł ze mną na bok i mówi: Panie Jerzy, byłem u Gawlika, ma Pan pensję podniesioną o 3 grupy. 3 grupy wtedy, to było rany boskie, to był niesamowity awans. Ja, to było śmieszne po prostu, śmieszne, ale wzruszające, że ten człowiek, o którym wszyscy mówili, że jest oschły, że nie jest wrażliwy, po prostu postanowił ubiec, wiedząc o tym, że Konrad ma próbę, postanowił ubiec Konrada, a sam nie miał próby i poszedł do dyrektora Gawlika i załatwił mi 3-stopniową podwyżkę. Także, że to był po prostu, nie da się tak słowami wyrazić, co nas wszystkich łączyło. Były takie, Konrad był chrzestnym ojcem mojej córki, jest chrzestnym ojcem mojej córki. No, czyli z jakichś powodów się tak stało, prawda? Czyli więź między nami była bardzo bliska. Jest jedynym ojcem chrzestnym dziecka, właśnie mojej córki i bodajże jeszcze syna Stasia Gronkowskiego. Bodajże, nie jestem pewien, czy tak, ale chyba, ale to miało jakoś później być. Ja nie wiem, czy do tego doszło, bo później zginął. Z Jarockim też mnie od szkoły byłem związany. Jarocki się nade mną pastwił, a często pastwił, często mnie męczył, ale byłem mu potrzebny. Ale dzięki temu uczyłem się cały czas. To był mój nauczyciel zawodu. Jak Konrad był nauczycielem wrażliwości, wyobraźni, tak nauczycielem rzemiosła, zawodu był dla mnie Jarocki. Nie potrafiłbym. Ania Polony była związana z Konradem bardzo, z Jarockim mniej, prawie bardzo mało grała. No, poza tym były tam, doszło do pewnych konfliktów jeszcze na początku, samym jak córeczkę robiła. To są takie złożone sprawy, no, że nie wszystkie się da do końca dopowiedzieć. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Bardzo proszę. Tak, super. Ja Panie Jerzy chciałem zapytać o coś takiego. Mianowicie rozmawialiśmy tutaj przez chwilę o tym nowoczesnym wymiarze teatru, o tym nowym teatrze. I chciałbym, jeśli Pan oczywiście może się odnieść do tej sprawy z Golgotą Piknik, która została oprotestowana. Czy uważa Pan, że jednak tego typu tak kontrowersyjne spektakle powinny być pokazywane? Powinno się umożliwić widzowi zobaczenie ich? Czy jednak w imię jakiegoś wyższego dobra, w jakiejś tam wartości właśnie powinno się zrezygnować z tego i właśnie powinny w takich momentach interweniować czy władze teatru jako takiego, czyli dyrekcja, czy po prostu powinno się to zostawić, że tak powiem, frekwencji, że tak powiem. Dziękuję. Proszę Pana, proszę Państwa, wszelkie poszukiwania w sztuce, poszukiwania, odkrywania czegoś nowego, wydają mi się szlachetne, nawet obrazoburcze, jeżeli one mają wartość artystyczną. I ja uważam, że wszelkiego rodzaju zakazy są bez sensu. No jakby ktoś zakazał temu biednemu Van Gogowi malować, to by sobie nie tylko ucho uciął, ale głowę. Także, a poza tym wszelkiego rodzaju zakazy w tym momencie, kiedy jest dla dzieci internet z pornografią dostępny, tu bym szukał pewnych rozwiązań, tu bym wprowadzał zakazy, tu bym wprowadzał jakieś hamulce. A sztuka, ten teatr by zobaczyło kilkaset ludzi, kilkaset ludzi, garstka tych zainteresowanych w stosunku do kilkudziesięciomilionowego narodu. I ja nie jestem
za, już mówiłem tu, nie jestem za tym, żeby teatr, żeby teatr nas zubażał. Jestem za tym, żeby teatr nas wzbogacał. Jeżeli te odkrycia, te poszukiwania są kontrowersyjne, budzące sprzeciw, ale przecież jesteśmy ludźmi dyskusji, bo ludzie, którzy chodzą do teatru, oglądają teatr, bo zazwyczaj w takich przypadkach protestują ci, co nie oglądali, ci, co nie widzieli i nie wiedzą dokładnie, co to jest. A jeszcze raz powtarzam, że mamy tyle zagrożeń najrozmaitszych, wynikających właśnie z postępu cywilizacyjnego, z internetu, które są o wiele bardziej obrzydliwe, niesmaczne i groźne, że ja nie byłbym tu za żadnymi zakazami. Wręcz odwrotnie. Niech artyści tworzą. Niech artyści tworzą, tylko od czasu do czasu niech ten, kto daje im pieniądze na to, niech się przyjrzy temu, co robią. Czy ktoś z Państwa jeszcze szybciutko, bo będziemy powoli opuszczać gościnny gmach? Dzień dobry. Ja chciałem zapytać, wspomniał Pan o osobach ważnych dla Pana w życiu. Chciałbym zapytać o osobę Bronisława Chromego. Jakie były Państwa relacje? Jak Bronisław Chromy Pana ukształtował? Dobiega w tym roku 90, jest w dalszym ciągu aktywny zawodowo. I silny. I silny i pracuje. No wiem. Od 6 rano siedzi w pracowni. Ale taki był zawsze twardy, silny i uroczy, i wrażliwy, i sympatyczny. Takiego go znam od dziecka. A kształtować to mnie tak nie kształtował. Ja się mu przyglądałem. Pomagał mi, pomógł mi, otworzył mi trochę drogę do liceum plastycznego. On mi otworzył oczy, żeby tam pójść. Ale nie kształtował mnie. Kształtuje swoje rzeźby. Które kształtuje swoimi rękami, swoją wyobraźnią. Natomiast no jest mi bardzo bliski, bo gdzieś przyjaźnił się z moją mamą. Także, że z moją mamą, z moją rodziną w ogóle. Zresztą utrzymujemy kontakt do dnia dzisiejszego cały czas i z nimi, i z jego rodziną. Z jego rodziną mieszkającą w Leńczach, tak, to właśnie tam. Jeszcze widziałem, że pani chciała. A ja dostałem mikrofon. A nie, to już pójdę dalej. Jurku, do początku chciałem nawiązać, bo jestem jedyny na tej sali, chyba że jest Tadek Nyczek, ale nie sądzę, który pamięta, jak w liceum mówiłeś Sokratesa tańczącego, w liceum plastycznym. Myśmy byli młodsi, ale się wcale nie nudziliśmy, to nie jest tak. I nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale mówiłeś chyba jeszcze Wita Stwosza Gałczyńskiego. Czy nie tak było? O tak, tak było, ale to z jakiejś okazji. Z jakiejś okazji, tak. Z jakiejś okazji. Te początki... Mówiłem jeszcze Wenus Gałczyńskiego. Aha. Tobie grają wszystkie instrumenty, ciebie świat na ziemię z nieba przyniósł. Ale to z okazji jakiejś mienin, jakiejś nauczycielki naszej. No. Roman Kówna się nazywała, pani polonistka. Roman Kówna, tak. Wspaniała pani. Jak chodzi o początki Jerzego Treli, pomijając to, że od dziecka był mężczyzną, to od małego był aktorem, to w liceum myśmy to odbierali, że naprawdę dobrze, ale taki poważny początek to zostało pominięte, więc ja uzupełnię. To był w pierwszym spektaklu Teatru Stu, Pamiętnik Wariata, który był na festiwalu w Erlangen i w Zagrzebiu nagradzany. I pamiętam to do dziś, Jurek był rewelacyjny, naprawdę. Właściwie był taki sam dobry jak teraz. I już nie przedłużając, tylko mam taką refleksję, Jurku. Dwóch spośród naszych kolegów, ty i Tomasz Stańko,
jesteście nie mistrzami, ale arcymistrzami. I niedawno, parę dni temu, był koncert Tomka z trzema nowojorskimi, tutaj w Ogrodzie Sztuki, z trzema nowojorskimi bardzo młodymi muzykami. Jeden basista wyglądał, jakby do liceum chodził jeszcze. Ale byli świetni ci muzycy. I tak mi przyszło na myśl, jak mówimy o pokoleniach, czy nie zagrałbyś z młodymi aktorami w Teatrze Stu, na tej zasadzie właśnie, jak to się w jazzie odbywa, jak to zrobił Tomek, może to byłoby dobre. No jak masz jakiś pomysł, to z przyjemnością. Chętnie. Proszę Państwa, co? Powolutku kończymy. Prawdopodobnie będę grał. Może nie w Teatrze Stu, ale z młodymi aktorami niedługo. No właśnie to jest... Ale na razie nie będę mówił. Nie będę mówił nic, dlatego że nie wiem. Jeszcze nie jestem pewien. Nie, no, już nie wyciągam cię, żebyś zdradzał plany, chyba że są takie, które możesz ujawnić, ale jeśli nie, to chciałem zapytać się może na koniec właśnie, jak wspominałeś Holubka, który już miał świadomość i sam powiedziałeś, poszedł trochę w reżyserię. Czy tobie się nie... No wiem, że zrezygnowałeś z bycia profesorem w szkole teatralnej, prawda? Więc... No już najwyższy czas, byłem i tak 2 lata dłużej niż ustawa przewiduje. No ale ustawa by przewidywała, gdybyś chciał i mógłbyś dalej uczyć. Masz jakiś taki pomysł właśnie co? Może bardziej reżyseria? Może co? Czy nie będziesz pamiętników pisał? Nie no, pamiętników... Właśnie... Dostałem, jak było otwarcie wystawy takiej w loży, dostałem pióro od prezydenta Majchrowskiego. I prosił cię prezydent Majchrowski, żebyś zaczął wreszcie pisać. I co, pisać. I piszesz, tak? Nie. Jeszcze nie otworzyłem tego pióra. Ale na razie mam dużo rzeczy do wyboru. Aktor jest, no niestety... To jest nieszczęście tego zawodu, że jest zawsze jakby nie do końca decyduje o swoim losie. Oczywiście ma prawo wyboru. I teraz ja jestem przed takimi wyborami. Mam kilka propozycji, z których mógłbym korzystać. Tylko tak, jak mógłbym korzystać, mógłbym grać. Mam propozycje takie, kiedy gdyby one były, że każdy aktor by się rzucił na to, robił, ale pewnych rzeczy ja już nie mogę robić. Pewnych rzeczy nie mogę robić, w związku z tym myślę nad tym, co z tych rzeczy, które mam, z tych propozycji, które mam, co wybrać, jaką wybrać jedną. Jedną, dwie, nie więcej. Bo na brak pracy, no na brak pracy i brak propozycji odpukać, nie mogę narzekać. Nie mogę narzekać w tej chwili. Oczywiście marzeniem moim byłoby to, o czym mówi pan Polewka, żeby zagrać jak w jazzie z kilkoma młodymi ludźmi. No i może jeszcze, żeby ktoś dla wsparcia był w moim wieku. Pisz, Jasiu, pisz. Pisz tę sztukę. Bo no nie to, ma takich. Stańko może sobie improwizować z tymi muzykami, ale tu się tak improwizować nie da za bardzo. Dobrze, Jan Polewka napisze, jeżeli teraz zagra. Proszę Państwa, to był kolejny wieczór z cyklu Kod Mistrzów. I tym razem się nie wylało, Dziękuję Ci, Jerzy, ogromnie za to spotkanie. Trzymam kciuki za te wszystkie plany i za te trafne wybory. Trzymam kciuki też za Twoje zdrowie, żebyś jednak mógł jeszcze nieraz jakieś parę dań zjeść. Do tego na przyszło, wodą się stukamy. Tak?
Jerzy Trela.